element tak zwanego polskiego ładu Mateusza Morawieckiego zostanie wycofany. Nie zostanie, jak wszystko wskazuje. No wedle mojej wiedzy nie zostanie. Wedle Dlaczego? Mojej wiedzy, no ponieważ z wyliczeń po prostu w Ministerstwie Finansów wynika, że się nie da. Powinno być jasne, że jeżeli dojdzie do jakiejś eskalacji, to że winę za to ponosi rząd i ci, którzy nadzorują pracę policji, bo wiemy, że sterując odpowiednio pracę policji da się dość, no nie powiem łatwo, ale sterując w złej wierze pracą policji, da się zamieszki wywołać. Wyścig o fotel prezydencki ruszył w tym roku szybko. Już teraz widzimy, że pewne decyzje w politycznym zgiełku zmierzają właśnie w stronę przygotowania sobie toru pod nadchodzącą konkurencję. Dlatego właśnie pomówimy dzisiaj o kilku działaniach koalicji, która chyba planuje coś znacznie większego niż prezydentura. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Tuska. 1, 2, 3 napisane. No to lecimy. Piekło właśnie zamarzło, a Bosak został zaproszony na wywiad do jednej z głównych stacji nadawczych w naszym kraju. Nie będzie to oczywiście telewizja państwowa, a Republika, ale to i tak duży postęp po tak wielu latach wymazywania partii z medialnego życia. Tak czy inaczej, cele obu partii w pewnym stopniu się teraz ze sobą pokrywają. Szczególnie, że przedstawiciel Konfederacji postawił ostatnio dość silne stanowisko w pewnej sprawie, a mianowicie zaapelował o dymisję Bodnara. Już ten wcześniejszy pakiet, który on prezentował jako niby naprawa sytuacji w wymiarze sprawiedliwości po PiS-ie, od razu jak tylko zobaczyłem te ustawy, wiedziałem, że nic dobrego z tego nie będzie. I my od początku to mówiliśmy. My mieliśmy propozycję konstruktywną, resetu konstytucyjnego, a minister Bodnar prezentował propozycje, które nawet nie skrywał, że były napisane kilka lat wcześniej w Fundacji Batorego. No co to w ogóle za jakość pracy? Słyszę, że tych powodów jest kilka, dlaczego chcecie tej dymisji. Bardzo wiele nawet. Jest to raczej taka zagrywka polityczna. Mocne słowa dla nakreślenia przekazu. Raczej na pewno nie dojdzie do dymisji, jeżeli Bodnar sam się jej nie podda ze względu na jakąś decyzję z góry lub co raczej mniej prawdopodobne, ale wchodzące w grę z uwagi na własne sumienie. Wiadomo jednak, jak jest w polityce. Tutaj wszyscy w jakimś stopniu grają pod publikę i z pewnością nie inaczej jest w przypadku opozycji. Mam wrażenie, że to jest jakiś teatr przed wyborcami i mam nadzieję, że to pozostanie tylko teatrem, bo oni mają pełną świadomość, że nie są w stanie wdrożyć tych ustaw, ponieważ obecny prezydent ich po prostu nie podpisze. Oczywiście mogą zakładać, że wygra wybory prezydenckie ktoś z ich opcji i że wtedy im te ustawy podpisze, no i wtedy to by się zaczął konflikt na całego, dlatego że w mojej ocenie i obawiam się, że bardzo wielkiej ilości prawników powołania sędziowskie dokonane przez prezydenta Andrzeja Dudę na podstawie tych konkursów robionych przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym kształcie, one po prostu są ważne. Więc to nie jest materia tylko ustawowa, to jest materia konstytucyjna. I wydaje mi się, że to jest po prostu głębokie ingerowanie polityczne w wymiar sprawiedliwości. Różne rzeczy można negatywne powiedzieć o poprzednim rządzie, ale ten idzie jeszcze dalej w robieniu tego bałaganu. Powiedział pan, ta procedura to koszmar. Wiadomo, że mają świadomość, że te ustawy nie przejdą. Tak samo PSL dzisiaj się właśnie prezydentem przykrywa, kiedy mowa jest o aborcji. Większość polityków tej partii zagłosowała przeciw, ale mogą się bronić tym, że przecież będzie weto. Zresztą chyba nie tylko dla nich jest to wygodne. Gdyby koalicji realnie zależało na jak najszybszym wprowadzeniu prawa do usuwania zarodków, to by niebo poruszyli. Zawsze są jakieś drogi na skróty. Z tą ustawą jest akurat taka problematyka, że wprowadzenie jej oznacza koniec pewnej epoki. A co ważniejsze, pozbycie się ważnego argumentu przeciwko drugiemu obozowi władzy. Wracając jednak do tematu prokuratury, to koalicja wyszła z kolejnym ciekawym pomysłem na medialne rozliczanie opozycji. Ma ono polegać na weryfikacji sędziów z czasów Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem, wedle mojej wiedzy, nie podano takich przykładów spraw, żeby, nie wiem, ktoś, kto pracował wcześniej w biurze PiSu, został zaprzysiężony jako sędzia i wszystkie sprawy, które orzeka, są polityczne i orzeka po linii PiSu. Ja takiego przypadku nie znam. W związku z czym uważam, że w tej chwili robienie jakiejś tak zwanej weryfikacji jest niedorzeczne, szczególnie, że nie było weryfikacji po PRL sędziów zaprzysiężonych i wchodzących w skład stanu sędziowskiego w PRL. Dla mnie dużo bardziej kontrowersyjne. Nie, w ogóle to jest inna skala. Jest to, że mamy sędziów, którzy zaczynali karierę w PRL, a nie, że takich, którzy teraz weszli. Ale tutaj tymi sędziami nikt się
można powiedzieć w cudzysłowie, nie zajmuje w jakiś sposób szczególny. I powiem, że wedle mojej wiedzy, nawet podczas spotkania z ministrem Bodnarem i premierem Tuskiem w piątek, mimo że publiczność była starannie dobrana, to także te propozycje wywołały kontrowersje, także padły do nich pytania, według relacji, które usłyszałem, co do tego, na przykład jak ci sędziowie będą na te grupy dzieleni, jaka będzie procedura odwoławcza, na jakiej podstawie, jakie mają być właściwie kryteria. To jest wszystko kuriozalne. Wiecie, co jest szczególnie przerażające w tej sytuacji? Jeżeli wszystko pójdzie po myśli przedstawicieli władzy, to za jakiś czas będą mieli nieograniczoną moc nad sądami. Będą mogli mówić, który sędzia był uprawniony do wydania takiego wyroku, a który nie. To moc, jakiej żaden czarny charakter by się nie powstydził. Wystarczy, że powiedzą, że był to neosędzia czy polityczny sędzia i żadne jego słowo i werdykt nie byłby zgodny z prawem. A mogliby się w tym czasie na przykład zająć tym, żeby usprawnić działania wymiaru sprawiedliwości, w którym ludzie czekają latami na rozprawy czy też ich wyniki. Tak wiele jest do zmiany, a tak dużo bodźców rozpraszających. Jednym z nich jest oczywiście wizja nieograniczonej kontroli, którą w zasadzie nasze służby pozyskują od dawna. Są w tym wyjątkowo skuteczni, ale powiedzmy sobie szczerze, kto im dzisiaj tego zabroni? Możemy sobie krytykować, możemy ich wybuczeć, ale czy ma to jakikolwiek wpływ na realia? Raczej nie. Wystarczy spojrzeć na ostatnie wydarzenia związane z przeszukaniem mieszkania Bąkiewicza, który uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości już blisko 6 lat temu. Sam fakt, że ona za prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry była prowadzona przez półtora roku jest nieporozumieniem, bo to jest taka sprawa do umorzenia w, nie wiem, w miesiąc albo dwa. Natomiast ona została w tej chwili sztucznie wznowiona przez prokuratora generalnego Bodnara. Prowadzi ją prokurator znany z działań na kierunku tak zwanej mowy nienawiści i robienia lekką ręką przeszukań. No i filozofia tego prokuratora jest taka, że on uważa, że skoro nie znamy sprawcy, to będzie poszukiwał list wszystkich członków Straży Marszu Niepodległości z 18 roku. On wierzy w ich istnienie i nie wiem, chyba najwyraźniej ma zamiar przeszukiwać tak długo, aż się znajdzie. Ja byłem zaangażowany przez 10 lat w organizację Marszów Niepodległości. Mogę zaświadczyć z ręką na sercu, takie listy nigdy nie były sporządzane. No przede wszystkim dlatego, że do dnia marszu naprawdę nikt nie wiedział, kto tam dokładnie przyjedzie. To chyba logiczne, prawda? Nawet jeżeli ktoś ma jakiś niecny plan, to raczej nie będzie się pod tym podpisywał. Tutaj raczej nie chodzi o to, by doszło do jakiegoś rozliczenia. Tak samo jak nie miało to znaczenia przy poprzednich podobnych sprawach. To kwestia narobienia medialnego szumu. Wydaje mi się, że było wiele miesięcy, żeby to zrobić. Dlatego też podejrzewam najgorsze. To znaczy, że to jest przygotowanie do podniesienia poziomu napięcia przed Świętem Niepodległości po to, żeby znów doprowadzać do jakiegoś rodzaju politycznych starć. I dlatego raczej zachęcam wszystkich, żeby wyśmiewać działania prokuratury i prokuratora tego konkretnego i studzić napięcie, bo potrzebujemy przeprowadzonego Święta Niepodległości w spokoju. I powinno być jasne, że jeżeli dojdzie do jakiejś eskalacji, to że winę za to ponosi rząd i ci, którzy nadzorują pracę policji, bo wiemy, że sterując odpowiednio pracę policji, da się dość, no nie powiem łatwo, ale sterując w złej wierze pracą policji, da się zamieszki wywołać. Kłócenie ze sobą społeczeństwa jest dla nich chyba hobbystycznym zajęciem. Jest też dość korzystne ze względów praktycznych. Jeżeli dzielimy się na dwie strony, które nieustannie rzucają w siebie kamieniami, to przestajemy patrzeć na ręce tych, których popieramy. Nienawiść jest silniejsza od rozsądku. Nie dotyczy to jednak tylko obywateli. Politycy mają to samo. Czasem zatracają się w tej ciągłej krytyce do tego stopnia, że w pewnym momencie się zatrzymują i stwierdzają, że chyba zrobili źle. Coś podobnego miało miejsce w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z drugiej zaś strony wciąż jest wielu, którzy nie rozumieją, bądź nie dostrzegają pozytywów, jakie mogą płynąć z takiego przedsięwzięcia. Wpływ trójmiejskiej klasy politycznej, która boi się, autentycznie rozmawiając z niektórymi posłami, oni się boją, że ich lotnisko, to się może wydawać dziwne, egoistyczne, małostkowe, ale tak jest. Politycy z wielu miast w Polsce boją się, że ich lokalne porty lotnicze stracą na znaczeniu, jak powstanie CPK. Ja tu usłyszałem akurat kogoś Trójmiasta, ale to może być też obawa polityków z Krakowa, nie wiem, Wrocławia, Katowic, tam gdzie są porty, które pełnią jakąś rolę. Oni nie są entuzjastami CPK, bo nie rozumieją tego, że też lotniska regionalne by zyskały, gdyby bliżej miały międzynarodowy port przesiadkowy. Im tego nikt nigdy nie wytłumaczył i oni zwyczajnie tego nie rozumieją. Czyli tych powodów może być wiele. Jest też jeszcze kolejny.
Moim zdaniem lobby deweloperskie w Warszawie nie chce, żeby tereny po Porsche Fryderyka Chopina zostały uwolnione, dlatego że to by doprowadziło do znacznego spadku cen nieruchomości w Warszawie, możliwości budowy dużej liczby nowych tanich mieszkań i spadku cen mieszkań na rynku warszawskim. I to, jak każda inna sprawa polityczna, ma dużo szersze podłoże, niż mogłoby się zdawać. Tam, gdzie są korzyści, trzeba także coś poświęcić. Dla wielu osób umożliwienie ludziom mieszkania w Warszawie równe jest stratą. Wyobrażacie sobie nie być milionerem i móc żyć na średnim poziomie w stolicy? Przecież to by zaburzyło cały ten system, na który tak długo pracowali. Inni natomiast trochę się po prostu pogubili. Moim zdaniem na przykład politycy w Polsce 2050 w pewnym momencie zdali sobie sprawę, że popełnili błąd wchodząc w ten temat. Wiele argumentów, podobnie jak do mnie, mówię to uczciwie, dotarło dopiero po wyborach. Tak samo myślę, że do polityków PSL, Lewicy czy Polski 2050. I część z nich miała odwagę publicznie zmienić stanowisko, a część z nich po prostu jest zwyczajnie głupio przyznać, no, kto z polityków obecnej koalicji, który tworzy zaplecze rządu Donalda Tuska, wyjdzie do mnie i powie: słuchajcie, nie miałem pełnej wiedzy, myliłem się, wiecie, to jednak w tej sprawie akurat rząd PiSu miał rację. No nikt tego nie zrobi. Więc oni teraz jakoś rakiem próbują się wycofywać, zmieniać stanowisko. Widzieliśmy to w wypowiedzi któregoś chyba marszałka Sejmu przed wyborami, nie pamiętam, czy to było przed samorządowymi czy europejskimi, że on jakoś te kwestie postawił. Ja sam rozmawiałem z niektórymi politykami lewicy, którzy są w rządzie i oni robią dość staranne uniki w tej kwestii. Oni nie chcą się przyznać, że tam, prawda, mogłoby być coś wcześniej okej. Jedyna ta posłanka, która z Marcinem Chorałem stworzyła zespół, Matysiak, no to ona jakby w wyniku tego swoją pozycję bardzo mocno nadwyrężyła. Została mocno skrytykowana. Jej tam w ogóle nie wyrzucą, nie wiadomo, czy ją ponownie do Sejmu wystawią. Wiemy, jak to działa. Wcześniej się nie zgadzali, później były jakieś zamęty, zmiany stanowiska, zresztą pewnie pamiętacie ten chaos. Port komunikacyjny był ogromnym źródłem konfliktu między partiami. W zasadzie z dnia na dzień hasło nie dla CPK zmieniło się w tak dla CPK. To był jakiś obłęd. Fani i tak nie widzą w tym natomiast nic szczególnie dziwnego. Może więc w innym kontekście zauważą w końcu, że coś jest nie tak? Mieli długie miesiące, by przygotować starannie te swoje 100 obietnic. Dane wyborów nie były dla nikogo zaskoczeniem. Wszyscy wiedzieliśmy lata temu, kiedy nadejdą wybory parlamentarne. Każdy z tych punktów powinien być skrupulatnie przemyślany. Jak się oczywiście okazało, z obietnic po prostu nie dało się wywiązać w czasie. W zasadzie to sukcesem będzie, jak uda im się je dociągnąć do końca kadencji. Byłby to niemały cud. To nie jest przypadek. Kasa państwowa jest pusta. Oni i tak się nadwyrężyli, robiąc już kilka nowych programów społecznych, między innymi, jeżeli dobrze pamiętam, babciowe, tak, renta wdowia, wymyślałem jakieś takie swoje transfery społeczne. Czterodygodniowy tydzień pracy jeszcze był. No nie, rozróżniajmy zapowiedzi od tego, co próbują realizować. Tego czterodniowego, dzięki Bogu, to zostało na poziomie jakichś takich zapowiedzi lewicy. Natomiast oni kilka rzeczy zrobili, one kosztują całkiem sporo. Wiedzą, że nie ma już pieniędzy na inne, na przykład na wycofanie się z podwyższonej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, co wiele osób będzie mieć im za złe, bo naprawdę liczyło, prowadząc działalność gospodarczą, że ten element tak zwanego polskiego ładu Mateusza Morawieckiego zostanie wycofany. Nie zostanie, jak wszystko nie zostanie. Wskazuje. No wedle mojej wiedzy nie zostanie. Wedle Dlaczego? Mojej wiedzy, no ponieważ z wyliczeń po prostu w Ministerstwie Finansów wynika, że się nie da. Będą robić jakieś zmiany czysto wizerunkowe, żeby móc coś powiedzieć, ale pewnie się z tego nie wycofają. Kwota wolna tak samo, no, była fajna do momentu wyborów, tak? A po wyborach policzyli, wyszło, że nie ma na to pieniędzy. Można się trochę pomylić w kalkulacjach, ale aż w takim stopniu to zatrważające. Albo mieli pełną świadomość, że obiecują nam gwiazdkę z nieba w odległej galaktyce, albo ponownie wykazali się niekompetencją w związku z nieumiejętnością poskładania tego, że tych projektów nie liczymy oddzielnie, a łącznie. Wszystkie razem będą czerpać z naszego budżetu. Swoją drogą to też podkreśla, jak wielką dziurę budżetową wyrządził PiS, ale już dajmy im dzisiaj spokój. Zaprosili w końcu Bosaka na wywiad. Z pewnością nie ze względu na to, że prawica może mieć problemy z wygraniem przyszłych wyborów w pojedynkę. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Siema!